Wodociągi Płockie przygotowują się do bardzo ważnej inwestycji. Chcemy uniezależnić się od różnego rodzaju awarii, sytuacji kryzysowych, stąd bardzo ważna, istotna decyzja. Rozpoczynamy kolejny etap modernizacji naszych wodociągów. Rozpoczynamy budowę stacji uzdatniania wody przy ulicy Górnej, zupełnie nowej stacji, która zapewni nam 100% bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Funkcjonująca aktualnie przy Górnej stacja uzdatniania wody powstała w 1968 roku i po raz ostatni była modernizowana w latach 90. Chcemy poprawić parametry poprzez budowę nowej stacji o wydajności między 15 tysięcy a 25 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Przypomnę, że miasto średnio na dobę potrzebuje 16 tysięcy metrów sześciennych. Nowa stacja uzdatniania wody będzie mieściła się w dużej czterokondygnacyjnej hali. Wodociągi mają już gotową koncepcję obiektu i przygotowują się do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2024-2026. W Płocku powstało nowe, zielone miejsce do odpoczynku i rekreacji. To park na terenie Placu Muścickiego na Radziwiu z pięknym widokiem na panoramę wzgórza Tumskiego. Prace już się zakończyły, teraz trwają odbiory. Efekty inwestycji podczas konferencji prasowej oglądali dziennikarze. Szanowni Państwo, to ponad 2,5 hektara. Ten teren może wydaje się, jak na niego patrzymy, niewielki, ale to ponad 2,5 hektara, gdzie przeszło 2 hektary, to tak jak prezydent wspomniał, tereny o nawierzchni biologicznie czynnej, tereny zielone. Oprócz nowych trawników w parku są także drzewa, krzewy i byliny. W sumie 19 tysięcy nowych nasadzeń. Wykonawca zbudował chodniki, zainstalował oświetlenie. Pojawiły się elementy małej architektury, takie jak drewniane ławki czy leżaki. Powstały również dwa nowoczesne place zabaw, większy o nawierzchni poliuretanowej i mniejszy z nawierzchnią piaszczystą. Inwestycja była w dużej części sfinansowana z pieniędzy unijnych. W efekcie to, co tu Państwo widzicie, to jest kwota blisko 4,5 miliona złotych, z czego prawie 2 to są środki unijne, które pozyskaliśmy właśnie przede wszystkim na nasadzenia. Ozdobą parku jest fontanna składająca się z placu wodnego oraz podświetlanej kuli.